Na wielkanocne śniadanie podam pieczony jajeczny omlet z białą kiełbasą i miodowym pesto z natkiem. Alleluja! Tradycyjnie w lany poniedziałek w mojej dzielnicy odbywały się prawdziwe wojenne starcia. Bandy podwórkowe zbierały się już na kilka dni wcześniej, by się uzbroić w sikawki, plastikowe woreczki, karabiny wodne, no i sprzęt ciężki, czyli wiadra. Wodne starcia dziesiątkowały mi kupli, a czasami dostał też bezbronny przechodzień. Nieraz zdarzało mi się uciekać przed wiadrem z wodą lub przed dzielnicowym, który dosyć boleśnie tłumaczył, że nie wolno oblewać niewinnych ludzi. Łobuzerkę mam w sobie od dziecka, tylko że dzisiaj stosuję ją już tylko w kuchni, a Wielkanocą najbardziej lubię sobie robić jaja. Danie, które zaraz wam pokażę, jest świetną alternatywą dla wielkanocnego śniadania. Tym bardziej, że wykorzystam do niego typowe dla świąt składniki. Jajka i białą kiełbasę. Najpierw wszystko wrzucam do jednej miski. Jajka już są, teraz kiełbasa. Najlepiej, żeby była sparzona. Surowa będzie ciężko się kroić. Żeby troszeczkę podostrzyć smak tego dania, dodam oczywiście białej, ostrej cebuli. Żeby zwiększyć aromat, dodam jeszcze 3 ząbki czosnku, co będę żałował. No i dla koloru jeszcze odrobina natki pietruszki. Francuzi do swoich omletów dodają wysokiej klasy śmietany. To sprawia, że omlet po usmażeniu jest dużo delikatniejszy. Wszystko oczywiście jeszcze muszę doprawić. Trochę pieprzu, no i trochę soli. Zapomniałbym. Oczywiście chrzan, jajko, kiełbasa, no i chrzan. Uwierzcie mi, to połączenie zawsze się sprawdza. Lecę smażyć, bo sam dzisiaj też nie jadłem śniadania i jestem mega głodny. Omlet usmażę jak tradycyjną hiszpańską tortillę, czyli wszystko wrzucam na jedną patelnię, przesmażam do pieca i czekam, aż będzie gotowe. Z tym, że nie na oliwie, a na maśle. Wy wiecie, że ja kocham masło. Mówiłem, że nie jest to za trudne. Teraz tylko trzeba chwilę poczekać. Na bokach patelni widać, że jajko już się ścięło. To znak, że czas wrzucać omlet do piekarnika. Ciężko określić dokładnie, czy omlet ma być w piekarniku 5 czy 10 minut. Po prostu musicie obserwować i patrzeć, kiedy z góry idealnie się zetnie. Klasyczne wielkanocne smaki skontruję lekko słodkim miodowym pesto z natki i orzechów laskowych. Drodzy widzowie, teraz uważnie obserwujcie, bo nadeszła pora, by włoskiemu pesto powiedzieć arrivederci i przerzucić się na polskie pesto z lokalnych naszych produktów. Pierwszy produkt, natka pietruszki. Nie żałuję jej, pesto musi być bardzo zielone. Żeby było smaczniejsze i chrupało, dodam orzechów laskowych, no i oczywiście dosłodzę to miodem. Dobry polski miód, zgodzicie się ze mną, jest niezastąpiony. Według mnie pesto nie może być za słodkie, dlatego skontruję smak odrobiną soku z cytryny. Uwielbiam to pesto nie tylko jako dodatek do takiego właśnie omleta, ale także jako dodatek do kanapek czy po prostu z makaronem na obiad. A w lodówce może stać nawet parę tygodni. Dla ostrości dorzucę jeszcze kilka ząbków czosnku. No i oczywiście olej. Olej, nasz polski lniany olej, nie żadna tam oliwa. Jego orzechowa nuta jeszcze bardziej podbije smak sosu. W pesto bardzo ważne jest, jak je zmielicie. Nie może być papką. Muszą być wyczuwalne kawałki orzecha, czosnku, natki pietruszki. No i gotowe. Chodź, chodź, pokażę ci, jak powinno wyglądać idealnie zmielone pesto. A jak smakować? Właśnie tak. Dobra, lecę, bo mi się omlet spali. Ależ to pięknie pachnie. Wielkanocna klasyka. Biała kiełbasa, jaja, odrobina chrzanu i troszkę nowocześnie lokalne polskie pesto. Lubię sobie robić jaja w świętach.